Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Fal. O, teraz bym się naprawdę pomylił. Far Cry 3, moi drodzy. Kontynuujemy sobie historię tutaj naszego. Jak on ma? Jason, chyba. Naszej postaci Jasona w gierce Far Cry 3. Zabiliśmy w poprzednim odcinku. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale. No, chyba jak tu widziałeś, nie? Odcinek. Jak nie widziałeś, to powinieneś, no. Ale to spoiler, zabiliśmy Wasa. Przynajmniej w naszym łbie zabiliśmy Wasa. Mam nadzieję, że on zginął naprawdę. A teraz mamy jakąś misję z doktorem. O co chodzi? Co dalej? Nie wiem. Ej, gdzie jest ta misja? A, ta misja jest na dole w tej. O kurde, ale przecież zielonego pojęcia nie mam, jak my się tam na dół mamy dostać. O kurczę, blaszka. No nic, ja nigdy właściwie nie szedłem tam na dół. Zielonego pojęcia nie mam, jak ja mam tam zejść w ogóle i wejść. Słuchajcie, widzowie, jeżeli podoba wam się seria, to możecie zostawić lajka, pamiętajcie o tym, komentarz oraz subskrypcję. Wpaść na różne inne filmy, mój drugi kanał vlogowy. No, polecam generalnie. Będzie jakaś cutscenka, rozumiem. Fajne jest to, że zawsze jak zaczynam odcinek, to się zaczyna mniej więcej cutscenką. Lisa, I am just trying to get a read on this. For the first time, I know exactly what I want, and I'm not gonna let it slip away. You are all grown up. I have been waiting for this forever, and now you're leaving me. Goodbye, Lisa. Let him go. Go on then. Take care of yourself. That's what you're good at. Nie wiem, co mam powiedzieć. Chciałem powiedzieć coś, jakiś dobry, śmieszny komentarz, ale nie przyszedł mi do mózgu. W sumie to strasznie smutne, tak sobie wyobraziłem. Ta. No, giga sad. A nie mogliśmy jej powiedzieć, że nadal może skakać na naszym diku tylko na tej wyspie? Mogliśmy powiedzieć, że może tu zostać, możemy. My razem tego. Wychodzi. Chociaż zgaduję, że nie za bardzo jej się widzi. Zostawanie na wyspie, która wygląda mniej więcej tak, jak wygląda, więc. Trochę się trochę nie dziwię, ale dziwię mnie, że. Nope, I'm staying here. Not me. This Russia operation's blown wide open. I'm joining Task Force 141 flying out tonight. It was nice working with you. Thanks. Listen, before you go, I have a favor to ask. Help me take out Hoyt. No, mam szyję dobrą, że tak potrafimy. Can you help me get there? I'm flying over Hoyt's Island on my way to Russia if you want to ride. I'll send you the coordinates. Perfect. I'll be there. Plane's leaving in a few minutes. With or without you. Czyli misja czasowa. Lot na południe. Idziemy zabić Hoyta? Hoya? Coś takiego. Hoya. Jak to w ogóle brzmi? Dobra, nawrót. O kurwa, to będzie dość ciężkie. Dobra, muszę sugerować się mapą. Nawrót. I o ile jestem dobry w mapy, to właśnie chyba dobrze jedziemy. Ale o ile jestem dobry w mapy. Teraz gdzie? Szybkie sprawdzenie w mapę. W lewo i w prawo. Kurwa, szybkie to, powiem wam szczerze. Całkiem nieźle leci. Kiedyś obliczyłem, że jedziemy 60 km na godzinę i to jest chyba maksymalna ilość taka. Policzyłem metry na sekundę.
Co znaczy, że wyszło mi ile kilometrów na godzinę. Zrobiłem to w głowie, więc obliczenia mogą być nieprawidłowe. Okej, koło radia musimy przelecieć. Tu w prawo i koło radia. Radia, w sensie tej wieży całej. Kurwa, coś Ubisoft ma do tych wież. Przecież Watch Dogs też jest od Ubisoftu i też tam były wieże, CTOS-y i wszystko. Można zauważyć bardzo charakterystyczne rzeczy pomiędzy grami jednego twórcy. Jak sobie spojrzysz na... na CD Projekt Red i Wiedźmina, to tam też zobaczysz, że sam Cyberpunk powstał, słuchajcie, na silniku... no nie wiem, jak to się nazywa ten silnik, ale na tym samym silniku, co Wiedźmin. Pewnie ulepszonym, ale jest to nadal ten sam silnik. CD Projekt Engine? Może. Dobrze jadę? Zajebiście jadę. O kurwa. No jadę, ty szefie, poczekaj. Uratuj Wilsa. O! Damy radę. Ale piękny wysiad, snajpera, gdzie jesteście kurwa pajace? Jeden. Dobra. Nie chce mi się robić tego po cichu. To jest mój styl. Dwa. Trzy. Cztery. Huhuhu. To jest szefem. Rozumiem, że fala numer dwa, co? Okej. Okay. Skąd tym razem przyjdą? O, tu jest fajna amunicja. O! Skąd to było? Gdzieś tu mnie ktoś zauważył, ale... Co ty odpierdalasz, ty? Tam gdzieś są. Zapewnijmy im rozrywkę w postaci... Tu kurwa, czemu ja muszę ładować co strzał, jak... A, bo ja muszę po kolei strzały. O kurwa, do cipy. Dobra, pan karabinow. Ale jest tragedia, ty. No zostawcie go przecież, rzecz. Ty masz karabin maszynowy, ja nie mam? O kurwa. Dobra. Mam wrażenie, że to się nie do końca uda, wiecie? No. Nie, zobaczcie ile ich tu jest, no. Bili nam z każdej możliwej kurwa strony. I nie wiedziałem, że chłop tam ma specjalny karabin na taki frajer. Tak to byśmy inaczej porozmawiali. O, no idę. Tu jest snajperka akurat spoko. Tak jak mówię, to nie jest mój styl, ale da się coś tutaj... Jest to dość satisfying, umówmy się, że umiesz dość strzelać z tego. A idzie mi, no, ogólnie rzecz biorąc, nie najgorzej, więc... Nawet fajnie się strzela wtedy. Czemu komuchy? Ty jesteś komuchem. Ja pierdolę, ja że tego nie widziałem, chłopie? Teraz przynajmniej wiemy, z której strony przyjdą. Ej, mam takie cierpkie jakby usta. Ciężko mi to nazwać w jakiś sposób, ale... Nie, dziwne strasznie. O, widziałem, jak się zrespiliście, koledzy. O, jaki spawnik. Gra kiedyś nie była przystosowana do tego, że wiecie, że tak będziemy grali, nie? Że tak będziemy, tak daleko będziemy w stanie widzieć. Na taką odległość renderować klatki i sobie kurde trochę nie przewidziała, że tak można. Jest to w jakimś stopniu zrozumiałe. O kurwa. Dobra. To jest mój styl, to jest moja styluwa.
Szybkie granie na blisko i ciachanie frajerów. Chociaż karabin maszynowy... O kurwa, gruby. Ale gruby... Gruby jest ogólnie mega koksem i mocnym koksem, tylko... Jeśli chodzi na przyjście tutaj grubego versus granat, to akurat... Granat okazuje się mocniejszy na szczęście, ale tych granatów mamy całkiem sporo. Gdzie? A, że połowę naprawiłeś, tak? Ja się żyję, jakby naprawdę tam był. Tak patrzy, kurwa, spostrzegawczo. Gdzie są frajerzy? Kurwa, jak wieje, ty. Halo? Coś mi się przeciwnicy ociągają. O, widzę. No chodź, chodź. Gdzie jesteś? O, tu jesteś. O kurwa, macie auto. Miej się auto. Chciałbym rzec. Ja, jak mamy tyle HP, to tak się fajnie można bawić. Podchodzisz do frajerów, cyk. Cyk. I tyle, nie? Po sprawie. A teraz walnijmy se. Mamy siódemkę? Nie mamy, kurczę. Ale tyle mamy HP, mamy kamizelki przecież kuloodporne i wszystko. Dobra, to co? Póki nudy, to se poprzeszukuję ich chociaż. O, ammo se ściągnę. Dawaj, ammo. Wyskakuj, kurwa, z diamentów, klejnotów. I co ty tam masz? Zużytych igieł. To jest najbardziej wartościowy przedmiot. O, ze wszystkich stron teraz widzę. Okej. Witam, szefie. Oj, gruby. Gruby jest... Gruby jest ciężki, ale tak jak mówię. Pan granatnikow jest cięższy. Pan granat ogólnie. Ty, miałeś naprawiać kurwa tego, a nie... Co ty robisz? Ataka chillera? Wiem. A czy ty wiedziałeś, że... Tak jest. Pornografia też tam jest zakazana. Więc to chyba mamika to mówiła. Oh, that reminds me. My man Sam is embedded with Hoyt's troops. If you whistle the Star Spangled Banner in Thurston at the Crazy Cock Bar, he'll know I sent you. My whole life to the agency. I made my share of mistakes, but it's about to pay off. Yes, sir. I'm almost out of the jungle. Pewnie się rozbijemy, że coś. O, o dziwo nie. Chyba, że nie ma animacji latania. I teraz będzie animacja latania pewnie, tylko jak już lecimy w powietrzu. Nie, będzie kurwa cytat zamiast animacji latania. Co miałeś na myśli, mówiąc to? Co to ma znaczyć? Zapytał pan gąsienica. Nie mogę się wytłumaczyć, proszę pana, odparła Alicja. No jak widać, nie jestem sobą. Jak widać, nie sądzę, odparł pan gąsienica. Ale moja pralka jest głośna. Poczekajcie, widzowie, bo coś czuję, że zaraz mi pralka rozdupcy coś w tej łazience, więc muszę tam ją chyba trochę, kurczę, ustabilizować. Zaraz będę. Chłopie. Pralka 1800 obrotów, czy coś takiego. A... No, mniej więcej lata tak. Giga, wyłączyłem to w pizdu, niech... Kurwa, to nawet nie ja ustawiłem tą pralkę, niech się ktoś inny tym zajmie. Ja nie zamierzam. Jest coś krzywo ustawione. Ratowałem komuś życie. Znaczy, no konkretnie to w sumie uratowałem wannę bardziej. Ja są łazienkę. Okej, okay. Ale my ze spadochronem mamy, tak? Jop. Nie.
Kombinezon mamy jakiś. Wyląduj w strefie zrzutu na pla... Kurwa, jakie ja mam cierpki dzisiaj. Mam wszystko cierpkie w twarzy. Nie, nie, tak, znaczy otwórz spadochron coś. Co się dzieje? Chcesz, żebym nie trafił. Sterowanie na spadochronie. Było to fajne. Ciekawe, czy będziemy mogli więcej używać tego spadochronu. A, wiecie, gdzie my jesteśmy? Nowa wyspa, widzowie. Nowa wyspa. I nowe widzę rzeczy odblokowane w gierce, jak na przykład spadochron. Oj, to chyba nie nasi. Prawda? Nie, no to nie są nasi. A mogłem tygrysa uruchomić, w sensie wypuścić. Tak samo by się pewnie świetnie sobie poradził z nimi. Ale dobra. O! Co to za pan Lagow? Gdzie mamy dotrzeć? Tam. No dobra, to nie jest na wodzie, prawda? Znaczy, no nie wiemy, ale zgaduję, że na wyspie. Dobra, jesteś wolny. I want to be free. I want to be free. Na 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 na. Ale bym sobie tego posłuchał teraz. Turson. Turson to bastion najemników. Nocami, gdy chłopcy Haytona się nudzą, można usłyszeć, jak słuchałem dubstepu. Tylko naprawdę źli słuchałem dubstepu. Dubstep? A to da... Ty pierwszy raz słyszę dubstep? Co to jest, kurwa, dubstep? Ty, dubstep. Znaczy, kiedyś na pewno słyszałem to stwierdzenie, ale powiem wam szczerze, że od momentu, kiedy je słyszałem, minęły jakieś dziesiątki lat. Crazy Cock Bar. Podoba mi się, idziemy tam. O, dzień dobry. Crazy Cock Bar. Holy shit. The Crazy Cock exists. Za jakieś legendarne miejscuwa najemników? A, to taki. Ja myślałem, że tutaj będzie taki strip club, albo co? Nudy. It's privateers mostly. You might want to think about getting yourself invited there. Okay. Upsy. Znajdź sama. Siema, ja po zaproszenie. Where are you going? Where do you think to play poker? Don't waste your time if you can't afford the buy-in. This enough? 20 peso do dolarów? No dobra, zajebiście. A my mu nawet nie daliśmy. Dzięki. Chłop się już najebał, nie wiem, co się dzieje. O nie, pewnie... Nie, o nie. Ty, to po co myśmy w poprzednim odcinku szli zagrać partyjkę pokera? Welcome to the game. Fresh blood. Pokera można w max grać w trzech. Król, król, piątka. A. Dobra, skipuję. A nie, nie mogę, bo tu pewnie jakiś dialog będzie. Bo napięta sytuacja. Ale macie zajebiste wąsy wszyscy. Oprócz ciebie. O, dziesiątka, piątka. O, sprawdzam. Ja czekam. Piątka, piątka. Nie, no jest chujoza. Pasujemy, nie? Że nic nie mamy w ręce, pas. I'm gonna check. I'll kick.
Check. Ty! A nie, miałem piątkę i dziesiątkę. Pójdź na stół. Pokaż sumy. O kurwa. A nie, to są jakby wszystko co mamy, tak? Czemu on ma jakiegoś takiego asa? Asa w rękawie ma? O kurwa, jakie stawki, ty. Parę i dwie pary. Nie, no nie miałem szans. Nie mieliśmy szans. Kontynuuj. Poka. Jopek i czwórka. Cashing out. Already? You'd like me to continue playing, Carl? Should we raise the stakes? No, no, Sam. I was just saying. Good. Good. A to nie był hymn Ameryki czy coś? Tak sprawiało trochę na jednej słuchawce. Na 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 na. Siema, ja tu tylko przyszedłem. Zagrać jedną partyjkę i się zwijam. Tutaj jest, wam trochę wypadło. Dobra, gdzie mam iść? Na górę. Idź za samym do alejki. Coś czuję, że on nie spodobało mu się to i dostaniemy tak zwanego kopa w czoło. Ty, jak stąd wyjść? Tędy? To jakieś tajemne drzwi, tak? Kop w czoło, zobaczycie. Mówiłem. How is he? I have been concerned about him, hearing nothing all these years. He's fine, I guess. Los! Tak, bo miałem takie wewnętrzne przeczucie, że właśnie tak to się skończy. Najpierw będzie chciał nam dać na dziurę, a później się zakumplujemy. A co, on nam zniknął? Night sama, zniknął. Czarodziej. No dobra. Ty, ogólnie... nadal mamy misję w tym mieście, bo ja bym chciał tą wieżę odblokować, żebym widział chociaż co tu się dzieje. Najemnicy Hoyta. To opowieść o najemnicach Hoyta, ludziach o sercach, słowie. Niektórzy byli żołnierzami, inni zgłosili się na świeżo, ale twoja śmierć dla każdego z nich oznacza wielką kasę. Oni stanowią prawdziwą siłę tej wyspy, ale mają już ich dość. Czy tam mają... Co? Nie wiem, już nie chcę mi się czytać. Co tam pisała? Ale mają ich dość, albo mają już ich dość? Nie wiem. Co to odpierdalasz? Ale masz fajny tatuaż z tyłu. Na głowie. Everybody thinks I am a bad guy because I come from Germany. I was promoted because of an accent. Sit. Now, what is the mission? I want to kill Hoyt. Scheiße. Wait. You're Jason Brody, yeah? You finished off Voss. Yeah. Why didn't you tell me? We must hide you. Hoyt will blow you into a thousand Stücke. This will not be easy. You have become a victim of your own success, yeah? The natives attack Hoyt now. He has put up defenses. We must sabotage his organization or killing him will be useless. Yet Hoyt doesn't know what you look like. Only about seas. What are you thinking? 99999. Oder ja. Kerledicht. You must enlist with the privateers. Don't no arguments. This is a two-man operation. And I need you on the inside. First things first. You must look the part. How? With steel uniform. The new recruits are brought in and processed down by the docks. Find a recruit.
A ma asa faktycznie, widzicie? Przyklejonego. Wiecie, że najczęściej kartą, którą wybierzesz, jeżeli będziesz miał okazję wybrać, to będzie as, a później król? I się nie myli. Czekajcie, zaznaczymy. Jak on gada, to my sobie tu zaznaczymy i przejmiemy tutaj posterunek i tego. No przejmiemy sobie tą wieżę, nie? I tego. Bo w innym wypadku nawet nie wiem, w którą stronę się poruszam, ani co mam zrobić, no. Tak będziemy chociaż wiedzieć mniej więcej, gdzie idziemy. Tak to idę se na ślepo, więc... Przejmiemy tylko tę wieżę i ogólnie to... Ty, a to ciekawe, bo ja myślałem, że właściwie... To co widzimy, to jest nasza stara wieża, nie? Stara wyspa, z której przyszliśmy. Ciekawe, czy możemy ją przepłynąć. Nie no, pewnie możemy. Zajebiste. Ja się mega jaram. Tu mam jeszcze nieodkrytą jeden masz radiowy. Ale to już kij z tym. Chociaż to tak głupio wygląda. Może później sobie w międzyczasie, w przerwie. Będę sobie tylko i wyłącznie grała, nie będę nagrywać odcinków, to... sobie nad tym... O kurwa, oni są jacyś mega tanki. Trzeba chedziki walić, co? Na dziurę. Ja pierduper. Dobra, pierdolę, masz kurwa granata. Bo nie wytrzymie. 2, 3 Kurwa, no ile? No nie, no... No co? Najemnicy Hojta, ja myślałem, że tu zabawa będzie, wiecie. Kurwa, wiesz o co chodzi? Ja chłop 4 granaty przeżył i nic mi nie, i nic mu nie jest, ty. Jeszcze ktoś mi ze snajperki na dupca. Co tu się kurwa dzieje? No ze zgin przecież! Punkt umiejętności, a to fajne akurat sobie wydam. Na co wydajemy punkt umiejętności, widzowie? O, a to co to jest? Pozwala duży strzelec karabinów na statywie. Uuu, podoba mi się to. Ale jeszcze może nie. Może jeszcze nie to. Tym razem co? Ładowanie szybsze? Nie. Zmniejsz nieco hałas w czasie chodzenia? Nie. Zbieraj większe kwoty. O, to fajne. Ciał, ale czy my chcemy zbierać większe kwoty z ciał? Ja bym poszedł ten w tego, nie? Zmierzę obrażenia w wyniku upadku i sprawny strzelec. Aby biec, może szybsze bieganie? To jest fajne. Co to jest? Śmierć przy stworze, a później co jest? Śmierć ziemi? Podwójna śmierć ziemi? Kurwa, masz. Fajne rzeczy. Ja bym wziął głęboki wdech. Kontrola oddechu, 4 razy dłużej celownik i że szybciej biegam. Coś takiego, to będzie fajne akurat. No fajny tatuaż, tylko daj mi tutaj snajperkę, żebym akurat teraz się nie wypierdolił, gdyż tatuaż pokazywał. Który we mnie celuje? Przecież ja was nie widzę, to oszukany jest giga. Gra oszukuje. Ma ich nie widzę. O, ta, no pewnie, że ta. Lecimy widzowie, nie śpimy. Ja pierchruper, ale to będą ciężkie... O kurwa. To już nie będą łatwe posterunki, wiecie. Skończyła się tutaj ekipa Wasa. 2 tanki, 3 snajperki, snajper nie pada na hita. Zajebiście. Heada trzeba mu walnąć. Tylko i wyłącznie heady, to jest jedyna rzecz, która nas chyba kurwa uratuje w tej grze. Hedziki. A to trzeba być dobrym snajperem, znaczy już trochę graliśmy w tą grę, więc... Nie znaj... No ten ma na przykład hełma, nie? Więc... Okej, i tak padnie na headshota. Ktoś tu jedzie? O, pewnie, że tak. Oni też mają alarmy w środku, myślicie? Ja myślę, że tak, że trzeba się tam wpierdolić, bo przyjdą posiłki. W ogóle to ja sobie go zaznaczę, cyk. Wezmę aparat w ogóle, może tak zaznaczę kogoś. Oni gdzieś pojechali w pizdu, to kij z nimi. O, ktoś mnie widzi.
Nie wiem kto. Ty, oni mnie widzieli? Niedobrze, widzowie. O, gruby, siema. Super, super. Elegancko. Świetnie, tak, pewnie, że tak. Pewnie, że tak, gruby. Super jesteś. Jesteś takim koksem. Tak, jasna. Uuu, lecimy, lecimy, widzowie. Dobra, w takim razie co? Wiesz, ja sobie te podblokowuję w międzyczasie, te... te punkty, nie ma sens. Ja pierduper, ty. Ale to będzie gruba, gruba, gruba. Nie, no kurwa, no patrzcie ile tych posterunków tu jest. Co, wiecie, odechciałbym się kurwa przejmować tych posterunków. Nie, dzisiaj akurat nie ma czasu. Jedziemy do góry, idziemy przejąć wieżę, żebyśmy chociaż mieli jakiś wzgląd na mapę. Mam nadzieję, że przy wieży też nie będzie jakichś posterunków, które będą kurwa badać to wszystko. Może są jakieś, nie no, raczej zwierząt nie ma nowych. Żebyśmy chociaż wiedzieli, gdzie mniej więcej. Gdzie tu jest, słuchajcie, auto, gdzie tu jest niebieski liść, zielony liść. Podstawowe informacje, bo... No jest to przydatne, szczególnie, że widzicie jak oni siekają, coś czuję. Joje, że będę ich dużo zużywał. Dobra, jak ninja, zajebiście. Tak nawet nie wiem, gdzie jest auto, więc... Musimy, kurde, polegać na moim wzroku. A to jest wada minus 4, więc... Coś takiego pewnie będzie. Nie pamiętam. Ja bym nie polegał nawet na swoim wzroku. Raczej wam też nie polecam polegać na moim wzroku. A nie, autka widzę, widzimy. Tak czy siak. No ale nadal to nie widzimy tych. Zobacz, to jest liści, go nie widzimy. To dość ważne. Na pewno te wieże trzeba podblokowywać. Teraz weźmiemy sobie tylko i wyłącznie jedną wieżę. No i dokończymy tą misję, nie? Prawda? Jest 30 już minut, ale mam wrażenie, że dzisiaj mało zrobiłem w tym odcinku, więc pokuszę się o zrobienie więcej. Więc zaczniemy nawet... Co mamy teraz za misję? Ostrożnie podejść do cenot. Czyli, aha, my teraz ten mundur najemnika mamy zdobyć. A, i oni dzięki temu mnie nie będą gonić, więc nie będę musiał aż tak przechwytywać w sumie tych posterunków. A to akurat spoko. Okej. Kumam. I będziemy mogli sobie w miarę swobodnie tutaj chodzić. Czy jak strzelę w to wybuchnie, myślicie? Nie. Chyba, że nie trafiłem. Nie. Ty, ja myślałem, że jestem takim kocurem, słuchajcie, w tej grze, że już nic mnie nie zatrzyma, dosłownie. Ty, gdzie ja mam teraz wejść? A, tutaj, tak? Nie. A, tutaj, o kurwa. Okej. I stąd? Tutaj? Chyba tutaj, co? Tak, i stąd... Ja pierduper, jak jest... Bardziej się skomplikowanego nie dało. Coś czuję, że nawet wieże będą w stanie mnie pokonać. Tutaj rozumiem. Tak, czy nie? Może i nie, może tutaj. Tak? Tak. Tu, tak. Okej, jest to dość tutaj skomplikowana sprawa. Gdzie mamy dotrzeć? Tutaj? O. Przynajmniej niedaleko mamy stąd do dotarcia do misji. 200 metrów. Jedna z nielicznych pocieszających rzeczy. Pokaż, co tu ciekawego na mapie się znajduje w okręgu.
A tutaj wiecie, a musimy przejmować posterunki, wiecie dlaczego? Bo my jeszcze nie mamy tej misji, jeśli chodzi, żeby duży backpack mieć. Ja bardzo chciałbym mieć duży backpack plus misję związaną z tutaj rekinem ludojadem. To są misje, na które czekam. Jeden punkt umiejętności. Było na co wydać ten jeden punkt? Chyba teraz nie. Chyba teraz sobie zasejwujmy ten jeden punkcik. Dobra, będziemy widzieć, gdzie są rośliny na mapie, co jest super. Dużo to nam odblokowało. No tak niedużo, ale... Zawsze jak się będziemy po tym obszarze przemieszczać, to będziemy przynajmniej wiedzieć, że tu jest roślina jakaś fajna, ciekawa do podniesienia. Kto mnie widzi? Kurczę. No nie wiem, czy to będzie dość ciężkie, zgaduję. Pozostań niezauważony. Nie mogę nikogo zabić? A tego mogę zabić? No chyba tak, co? No bo ja musiałem ogólnie jednego chłopa zabić, no nie? Żeby wziąć ich garnitur, znaczy garnitur, suit. Nie no, tego, no jakby... Ubiór. To nie jest garnitur. Garnitur, ty. Co ja pierdolę dzisiaj. Normalny tego, ubiór, ale myślałem, że... no, że od tego chłopa mam to zrobić, ale widocznie nie. To rzucę mu tam kamienie, łap kamienia, chłopie. Nie, to w tą stronę bardziej, tu. A co to było? Dobra, dobra. Bierę się ono. Mogę już strzelać, a nie mogę rzucić granatem. To jak to zrobić? Rzucić kamieniem, rozumiem. Nie no, wydaje mi się... Nie wiem, kurwa, co on zrobić. A tu będzie stał? Nie. No idziesz, więc... Ja nie jestem w dobrym miejscu, po cichu, kusni. No, jestem kusnięty. Skryj się w gęstej roślinności. Zajebiście, no tylko jesteśmy, kurwa, rozumiesz, że przy skałach jesteśmy, a ty mi proponujesz skryć się w gęstej, kurwa, roślinności. No błagam cię, rzuć się na... no. Ja pierdupel, ale jestem szefem chowania się. Mogę iść na dół? Mogę, pewnie, że tak. Ty, aż zacząłem cicho mówić, bo mam wrażenie, że... Mówię, czasem tak się wczuwam w gierkę. Dobra, chłop idzie tam. Tutaj coś bierę, pewnie, że tak. Ło kurde, że mi to... W ogóle pewnie sporo misji się tak dało ogólnie przejść. Po cichu. Ciekawe, czy komuś się chciało przechodzić to wszystko po cichu. Widzę, że na górę mogę iść, ale... Chyba nie tędy droga.
Za tobą. Dobra. Lub co, coś, nie? Nie widzi. Dobra, git. Ja się stresuję zawsze, jak tak po cichu trzeba wszystko robić. Ja nie jestem dobry w misję po cichu. Swoją drogą mam teraz ochotę zagrać w Assassina. Kurwa, to trzecia, czwarta gra na tym... Czwarta gra, słuchajcie, na tym kanale, właściwie od Ubisofta. Ty, ale ja się przez tędy nie przedostanę. God damn it. A było, że w gęstej roślinności mnie nie zobaczył. Myślałem, że to jest gęsta roślinność. Mam nadzieję, że... No ten checkpoint mógłby być lepszy, no ale... Nie jest aż tak najgorzej, okej. Okay. Jest okej. Okay. Trzeba to będzie dobrze zrobić. To nie jest takie łatwe, wbrew pozorom. Bo są tu gęsto są. Tu trzeba jednak użyć mocy mózgu. Tu trzeba jednak użyć mocy mózgu, po czym umarłem. No jest ciężko z mocą mózgu. O kurwa. Dobra. Nie wiem dlaczego chłop mnie zauważył, w sensie dosłownie nie mam się... Teraz już raszuję i tym więcej popełniasz błędów. To jest zawsze tak, że jak się wypierdolisz na twarz, to później chcesz udawać fajnego. Wstajesz i się jeszcze raz wypierdolisz, bo wiesz o co chodzi. Zawsze tak jest. No! A, bo ja nie kłócam, tak? Ogar, Eryk. Teraz się uda, widzowie. Jak się nie uda, to... No musi się udać. Fajna misja ogólnie, chciałbym wam ją pokazać. Tu masz, kurwa, zobacz, kamień. O, w szoku. Co? Kamień? Może on mnie wtedy zauważył, bo ja kucałem, bo ja nie kucałem, mogło tak być. Czy kucane nie było i chłop mówi, ty, co jest? Dobra, ja bym ogólnie im rzucił tam kamieniem. Cyk. Ja pierdolę, no kto mógł wiedzieć? Goddammit. Przechodzimy, myślicie, że powinniśmy przechodzić tą misję razem, wspólnie i robić to, czy nie? Mi się wydaje, że powinniśmy to zrobić razem ogólnie. O! Dzięki, gro. Ty, to może jakimś faktycznie sposobem dobrym by było raszowanie do przebiegnięcia i wczytywanie w momencie, kiedy wiecie, pojawiłby się checkpoint. No dobra, no to teraz tu nie byliśmy, więc... Ale zastanawiałem się, czy nawet jeżeli bym powtarzał tą misję w kółko i w kółko i w kółko, to i tak wydaje mi się, że ta misja jest na tyle interesująca i fajna, że po cichu coś nowego, że fajnie by było też zrobić to na odcinku i bawić się razem z widzami. A, tego mam za... Konkretnie tego. Każdego innego nie mogłem. Tego musiałem zabić. Innego nie. A, bo z drugiej strony musieliśmy ukryć ciało, ale... Okej. A co z tą dziurą, którą zrobiliśmy mu, kurwa, maczetą przez całą serducho i teraz pewnie powinniśmy mieć tą dziurę wielką? Hmm.
Mundur najemnika. Nosisz teraz mundur. Najemnicy nie będą atakować, o ile nie zostaną sprowokowani. Pozwól zeskanować dokumenty. A tutaj widzę jakieś dobroci w postaci jakieś skrzynki, tylko nie mogę jej podnieść, bo pewnie jest na górze. No dobra. Ciemna ta gierka, jak jest jasno w pokoju, to jest ciemno strasznie. Ledwo co widzę coś. Jak mi teraz świeci, to ciężko. O kurwa, tam ktoś w klatce jest. No się kurwa zły zrobiłem. Kurde, jak to za jasno jest, nic nie widzę. Okej, skorzystaj z łodzi, aby co? Aby opuścić cenotę? Bo jeszcze przez chwilę bałem, że kiedy tutaj najadę i zacznę przeczesywać skrzynki, to mnie dojadą te i spłonę żywcem. Ale nie, dobra, to ja mam normalnie za burtę wyskoczyć i wyjebane? Chyba tak. Uj, z tym lecimy. Szkoda, że nie można zobaczyć z trzeciej perspektywy, a przynajmniej nic mi o takiej możliwości nie wiadomo. My sobie tak bierzemy to motorowe i wyjebane? O, chyba nie tędy. Chyba nie damy rady tędy. Trzeba wycofać. Ciężko się w ogóle hamuje tą motorową, nie? Albo jakimś statkiem ogólnie. Musiał mieć z przodu też śmigła, żeby hamować. A dużo statków jednak nie ma z przodu śmigieł. No i kotwica to... Jest dość to... użyteczna sprawa, jeśli chodzi o hamowanie. Sukces, sobowtór. But do not let them observe you doing suspicious things.
like killing, strangling, bombing, electrocuting. Laughlemtation. One of Hoyt's men offered me a way in. A group of traitors planning to steal from Hoyt. I'm thinking, I kill these guys. Hoyt trusts me. Ah, yes. The Dresden Shuffle. The best choice. It would have been quicker to kill Jason Brody, but that is off the table. Na dnie będzie ja płynę. Ty, tu nie ma żadnego masztu? Tu jest jeden maszt? Co ty gadasz? Do trzech razy to będzie nasza następna misja i tą następną misję, moi drodzy, przejdziemy sobie w następnym odcinku. Myślę, że 50 minut to jest wystarczająco minut. Kto to był na czerwono? Kto to jest? Nikumon za bardzo, bo my jesteśmy w tym. Czy my jesteśmy na innej wyspie? No nie, chyba, nie? To nadal jest ta wyspa, więc nie wiem. Tak, widzimy się w następnym odcinku, moi drodzy. Już jutro, bo odcinki na tym kanale są codziennie. Pamiętajcie, że możecie, słuchajcie, zostawić lajka, komentarz czy subskrypcję, wpaść w linki w opisie, a tam zajrzeć na przykład Instagrama, Twitcha, Twittera. Czy to wszystko? Wszystko chyba, widzowie. Widzimy się jutro. W każdym razie miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. A to ładnie wygląda. Cześć.